Cześć. Dawno w sumie nic z LOL-a nie było. Mam nadzieję, że kamerka w górnym lewym rogu nie będzie jakoś bardzo przeszkadzała. Najwyżej to zmienię. No ale dobra. Mniejsza o większe. Będziemy grać Pajkiem i poradnik. Zagram nim parę gierek. Ogólnie mi się podoba. Jakie można grać masterki? Raczej każdy gra w Aftershocka. A na drugim slocie run, znaczy na sekundary runach grają Precision albo grają też Inspiration. Ale no cóż, większość osób grało bardziej Precision. A jeśli chodzi o jakąś inną alternatywę, to widziałem, że ktoś tam gra z Electrocutem, ale chyba ten Aftershock wydaje się najbardziej rozsądny. Raczej z Ignite'em. Tak, co mogę powiedzieć jeszcze? Maksujemy Q, potem bierzemy W, potem maksujemy E. Dlaczego maksujemy drugie W, a nie E? Ze względu na to, że maksowanie W da nam troszeczkę więcej movement speeda, a tą postacią spoko się reamuje. Coś mi kurwa tutaj nie wyrabia chyba procesor. Nie wiem, dobra, mam nadzieję, że nic się nie stanie. Tak. Pierwszy maksujemy Q, drugi maksujemy W, trzeci maksujemy E. Dlaczego nie maksujemy E jako drugie? Bo da nam to mniej, a ten movement speed naprawdę będzie spoko, jeśli chodzi o właśnie o reamowanie. Mam nadzieję, że mi nagrywanie nie wypierdoli ani nic. No. Nie wiem, może obniżę kamerę. Dobra. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o nagrywanie, bo mam trochę mało klatek na sekundę. Najwyżej obniżę sobie w ustawieniach w LoL'a. Jakie są słabe matchupy? No na Sivir. Na Sivir jest słaby matchup i na Ezreala, jeśli chodzi o AD Carry, a o support. Jeśli chodzi o supportów, to. Na Soraka by. Nie, Soraka jest na topie. Jakbyście chcieli wiedzieć, jakie to jest Elo, to jest to. P5 chyba. Dobra, game, interface, wideo, very high, dajmy na medium high. Dobra, widocznie mój, tylko z Relic Shieldem, znaczy tylko z Relic Shieldem, są ludzie, co jeszcze grają z coinem, ale mi osobiście się gra lepiej z coin, z Relic Shieldem. Dobra, jak działają spele? Pasywka działa w ten sposób, że jeśli dostaniecie obrażenia od jakiegoś czempiona, na przykład Caitlyn wam pierdolnie z autoataku i wy tam odczekacie chwilę później, to zostaje wam regenerowane życie. Będziecie mieli tutaj taki szary pasek i jeszcze jest tak, że maximum health jest zmieniane na AD. Spoko pasywka. Naprawdę jak macie później dużo, bo to też ma przejeżniki z AD, jeśli potem macie dużo AD, wiecie, kupicie jakiegoś Duskblade'a, kupicie jakieś Yomu, to naprawdę się spoko leczycie. Q, jeśli klikniecie. Kurwa, czemu ja nie włączę Messengera? Dobra. Zaczynamy z Q. Raczej. Nie wiem, jeśli byśmy inwajdowali i tak dalej, byśmy potrzebowali W, żeby uciec. Na przykład, no wiecie, ale tak raczej to zaczynamy z Q. Q działa w ten sposób, że jeśli klik. Oj, właśnie. Nie, miałem go przerzucić. Ale chciałem wam pokazać. Nieważne. Q działa w ten sposób, że. A ja nie chcę się tiltować i dlatego full mutual od razu. Jak klikniecie normalnie Q, to atakujecie po prostu waszym, nie wiem, rozpruwaczem. A jeśli przytrzymacie, to ładuje wam się ten hak i rzucacie nim. I wtedy przeciwnik jest do was przyciągany i przerzucany. Spoko. Mi się bardzo ta umiejętność podoba. W dostajecie movement speed i camouflage. Movement speed jest na, i to wszystko jest na około 5 sekund. Będziecie mieli też taki paseczek, który wam pokazuje to wszystko. E to jest to dash i później po jakiejś sekundzie jest to też stun. To jest coś tak jak Echo E, tylko że potem jeszcze leci wasz klon powiedzmy i to stunuje. Ulti to jest finisher w postaci X-a, który jest do finiszowania. Jeśli zabijecie tym przeciwnika, to. Czemu ja mam Veigara na AD Carry? Jeśli sfiniszujecie, to wasz sojusznik, który zabija z wami, dostanie złoto. Nie pytajcie, co to było.
Ale ogólnie właśnie lubię tą postać ze względu na to, że się fajnie ją reamuje. Jeśli na przykład wygracie dobrze linię, a raczej pakiem powinniście ją wygrywać, to możecie fajnie sobie zejść na mida, pomóc na przykład taki Irelis z Zilanem, albo jak macie jakiegoś przeciwnika niemobilnego, jak jakiś Viktor czy cokolwiek. Boże, bo się zagadałem. To naprawdę łatwo jest zabić. Bardzo ważne jest używanie tego E w dobry sposób. No. Dobra, mnie zabił. Tak, używamy Relic Shielda normalnie. Jeśli chodzi o przedmioty, to jakiś Duskblade na początku albo Yomu, w zależności od tego, co chcecie, ale z reguły bardziej się składa Duskblade na pierwszy item, potem Yomu. I z reguły chcecie jak najszybciej zakończyć tą gierkę. Znaczy, chodzi o to, że macie duży potencjał ogólnie w early game i w mid game. W grę. Bardziej bym nawet powiedział. Ja pierdolę. Nie pytajcie o takie. Nie ma many. Będzie musiał umrzeć. Nie pytajcie o to. No ale dobra, koniec końców umarł. Nie miał many, więc użył tak naprawdę manę na to. No w sumie grał na czas, nieważne. Zabiliśmy. O co mi chodzi też, nie wiem czy właśnie. Nie, nie stać nas. Dobra, wezmę buta, może Relic Shielda, pinka i starczy. Chodzi mi o to, że jedyne buty jakie tutaj składacie to tak naprawdę chyba Mobility i chyba żadnych innych nie będziecie składać. Bo myślę, że nie ma sensu żadnych tabi składać i tak dalej. Jak wychodzicie z bazy, ja przynajmniej nie, W ma ogólnie cooldown 12 sekund. Z reguły W nie używacie, żeby popierdalać sobie po mapie jak debil. Tylko z reguły jak chcecie na przykład wejść na mida, na przykład o jak teraz ja mu pokazuję, że idę na Zilana, to z reguły dajecie przed takimi miejscami, gdzie mogą być wardy. Na przykład mogę się spodziewać, że tu jest wart. Nieważne. Ale chodzi mi o to, że to W powinniście używać w ten sposób, żeby właśnie was wardy nie wychwyciły. Pinki z tego, co mi się wydaje, mogą was wychwycić, bo to działa tak jak kamuflaż, tak jak stare. Nie wiem, jak Akaliter działa w ogóle, ale to nieważne. Tak jak na przykład, nie wiem, co ma kamuflaż. Rengar i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba to używać trochę z głową. Czwarty level zaraz będzie. Można by było coś zainicjować. Ignite nie będę miał. Oni mają. Nie jest to najlepsza gra moja. Nie mogę się przyzwyczaić nadal, że gadam. I ja się bardziej skupiam na gadaniu jak na graniu. Chodzi o to. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy merytoryczne, to chyba bym bardziej przekaże jako umiejętności. No cóż, takie rzeczy jak ogólnie granie i tak dalej, to się nabywa z praktyką. I też gram na taką dosyć niestandardową linię. Gramy na Veigara. Soraka używa. No jest presezon, więc tak naprawdę ludzie nie traktują chyba tej gry tak bardzo poważnie. Nie. Kolego, tu będzie ziomeczek. Jarvan. Nie, jest tam. Bo poleciało fala. Co się stało? Co, typie zawk? Kurwa. Nie grabuje mi się dobrze na nich. Dlaczego to zrobiłem? Żeby użyć E na dwóch ludzi. Trzeba normalnie, nie wiem, w głowie musicie sobie
zrobić coś takiego, że tą sekundę musicie odliczyć i nie myśleć w chwili, kiedy wydaszujecie, tylko co się stanie za sekundę. Bo po sekundzie macie tego stuna. I on jest ważny. Nie pomogę. No czterech jest. No, oni powinni wziąć z tego turret na topie. Czwórka zeszła na bota. Skinął co prawda na Jhin. Oni wzięli smoka, ale może właśnie wezmą ten turret na topie. Na to liczę. Więc to też nie jest tak, że wyszło aż tak źle. Chyba wezmę dwa longswordy bardziej. Chyba tak. Chyba nie będę miał jakiejś presji na reamowanie teraz. Tak, jak najbardziej. Nie, użyję sobie teraz W. Ale chodzi mi o to, że na przykład jak jesteście w połowie drogi, to na pewno tego nie róbcie. Ale na początku jak wychodzicie, to jeszcze spoko. Bo nie wiecie, kiedy tak naprawdę nie wiecie, czy będziecie chcieli zaraz zreamować i tak dalej, więc lepiej tego nie spalić sobie. Na przykład teraz ja już zaraz to będę miał. To W. Nie, wracam na linię. Bo nie będę tego Zilana gnębił. Ale on jest gdzieś tam. Mam staki. Nie wiem, gdzie jest Rakan. Dziwnie mi się gra na taką linię. Tam jest Jarvan. Przeżyjesz? Nie mam ulti. Jak miał ulti, mógłbym spróbować zabić. A i jak zultujecie i zabijecie tym ultem, czyli sfiniszujecie, to dostajecie też reset na ileś tam sekund, że możecie jeszcze raz użyć ulti. A czy nawet niekiedy bywa, że używacie te ulti po prostu na miniony, żeby cokolwiek użyć później. Bo nie zawsze będziecie fini... Kolego. Kolego. Ja pierdolę. Nie, dużo błędów popełniam strasznie głupich i mimo, że Jhin się wypierdala, to tak naprawdę nie robię tyle, ile powinienem i wkurwia mnie strasznie to ulti Veigara. Jeśli Wukong by tu przyszedł i ja mam ulti, to mogłaby podziałać coś. Ale oni chyba spierdolą stąd. Nie? Nie ma Zilana na midzie, więc nawet nie mam po co iść na tego mida. To jest strasznie niewdzięczne, że ten Zilan schodzi na mida. Jhin umiera. Oczywiście też dlatego, że ja popełniam trochę błędów. I... Ja nawet nie mam co teraz zrobić. Mogę mu... Nie wiem, mogę wziąć trochę expo z tych minionów, ale... Nie wiem, może spróbuję naprawdę na tego mida zejść. Dużo huków nie trafią, strasznie dużo. Jest Jarvan tam. Stoł. Uważajcie. Nie wiem, co oni planują zrobić. Oni są tu. Tu jest bocik. On zapewne ucieknie sobie. Ma tego. Nie wiem, czy nie powinienem kupić mobility bootsów i się skupić na midzie. Jeśli Zilean będzie siedział na midzie. Bo na tym bocie jest mi naprawdę ciężko ich zabić. Z tym Veigara E i z tymi daszami Rakana. No ale ogólnie przyjemnie mi się przynajmniej gra tą postacią. Chyba Veigarawk. Powinniśmy tu radzić. Im dłużej trzymacie ogólnie to Q, tym dalej możecie to rzucić. Macie tam później taki górny pułap i dalej się nie da rzucić.
Także warto to wiedzieć. Wystarczy na mini, nie wiem. Wystarczy na minimalny, nie wiem, na chwilę nawet przytrzymać, żeby właśnie przerzucić przeciwnika. Nie jest tak, że myślicie do końca. Nie miałem co zrobić już. Chyba tak zrobię, że kupię mobility bootsy i będę po prostu ramować. Bo nic nie możemy zrobić na tym bocie tak naprawdę. Jest to bardzo jakiś dziwny matchup. Strasznie dziwny. Jakaś nowa moda chyba. Na smoku powinniśmy się skupić, bo będzie zaraz. A wydaje mi się, że Jarvan wracał do bazy i zaraz będzie chciał to zrobić, więc warduj. A ten wukon chyba w dupie ma. No. Tak jak myślałem. Albo po prostu się nie cofną, tylko... Nie wiem naprawdę w jaki sposób. Nie wiem w jaki sposób naprawdę zrobić tutaj coś. Vegar rzuca klatkę, albo Rakan spierdoli z E, albo tam cokolwiek. No i patrzcie, co ja mogę rzucić Q w niego, kiedy on i tak zdaszuje. Nie wiem, czy musi sobie poradzić. Kurwa, jebany śmieć. Nie podoba mi się, kurwa, ta gra. Modujemy to czas. Znaczy ja przynajmniej. No, to w sumie wyszło tyle, że zjela na ulti. Tyle. Strasznie dziwna gra, Soraka na topie. Jakbym grał na normalne postacie, byłoby dużo łatwiej. Poza tym my cały czas puszujemy tą linię. Pewnie jak nawet będę chciał zerkować tego Veigara, to na 100% zjelam da radę z ultem. Przynajmniej tyle. Czy zjelam w ogóle nikogo nie zultował? To jest dla mnie właśnie pytanie. Dobre. Dobra, nie wiem. Bierzemy mida chyba. Przypuszczmy przynajmniej. Nic mi nie da. Oni tam się bawią. Tego my weźmy. Kurwa. Mógł mi coś dać. Nie rozumiem. Właśnie nie lubię czegoś takiego, jak gracie Relic Shieldem i gracie z ludźmi, którzy wiedzą, że grasz z Relic Shieldem, albo przynajmniej powinni wiedzieć, że grasz z Relic Shieldem, powinni ci dać te miniony. Ale niekiedy nawet pingujesz tym ludziom i tak dalej, a oni i tak mają swoje, znają swoje racje. Miniony są moje, pierdolę. Nie
Nie wiem, czy Veigar nie ma ulti. O, skillował. Jak wracacie na linię i na przykład jesteście w takim przypadku, to lepiej właśnie zejść od... albo właśnie od Line'a można tak samo. Nie wiem, czy to właśnie nie byłoby lepsze, bo tutaj mogą mieć wizję. I on raczej będzie wiedział, że ja tu jestem. Więc chyba to nie było do końca takie dobre. Może jakbym naładował dłużej, to bym miał szansę tego trafić. Nie, multi. Pierdolę. Naprawdę granie z takimi przeciwnikami jest kurwiające strasznie. A, specjalnie dał tu pinka, bo mógł się spodziewać, że będę chciał właśnie, powiedzmy tak, zagrać. Kurw! No w sumie to było do przewidzenia. Dobrze. Wyleczmy się. Zostaniemy. Nie dostaniemy. No i dobra. Nie przeszedł przez to. Dużo ludzi ogólnie, z racji, że Pyke nie jest jakoś tam, no to jest praktycznie nowa postać. Nie zdają sobie sprawy właśnie z tego, jak to działa, że to jest dopiero po sekundzie. Ludzie na przykład nie zwracają na to uwagi, mają wyjebane albo nie wiem. Infernal jest. To jest ważne. Nie, pinka nie zmienię. Nie biorą Infernala? Zastanawiam się, co oni właśnie chcą teraz osiągnąć. No okej, mogą turret na midzie wziąć. Nie poszli na Infernala, więc to mnie dziwi. Ale może właśnie oni próbują nas jakoś odizolować, a zaraz właśnie Jarvan poszedł tam teraz. Może to nie być łatwa gra, bo mają być śmieszny matchup, że śmieszny, przepraszam, team. I ciężko jest na to grać. Czasem nawet takie trollowe piki potrafią zaskoczyć człowieka. Co będę chciał złożyć? Może Hexdrinkera złożę. Myślę, że to będzie spoko. Zilean coś tam bije. Najbardziej to na Veigara chyba chodzi. Ale tak samo Rakan też zadaje AP obrażenia, więc... Jakby nie patrzeć. Nawet Jarvan zadaje AP z flagi. No nie tylko mi czasem nie tylko ja mam problemy z trafianiem. Widzicie, wyskoczyłem z tego. I tak działa ulti.
I tak nie działa reset. Gdyby właśnie oni nie posiadali czegoś takiego jak Soraka Ulti, jakby nie posiadali czegoś takiego jak... co jeszcze mi przeszkadza tutaj? Właśnie Zilean Ulti i tak dalej, to byłoby w tej grze dużo łatwiej. A tak moje ulti zdaje się dosyć useless. Serio złożę tego Hexdrinkera, bo jak Veigar będzie chciał mi przepierdolić, ale myślę, że raczej nie będzie chciał, ale... Myślę, że tu nie będzie i tak bezużyteczny przedmiot. Z racji tego, że mają te AP obrażenia. Mają wszystkie smoki. To mi się nie podoba. Infernala zdobyli przed chwilą. Tak samo. Ulti. Myślałem, że sfollow-upują jak z tego, ale... To nie jest tak, że tylko ja nie trafię w tej grze, bo dużo ludzi tutaj, jak widzicie, też ma problemy z trafieniem skillshotów. Naprawdę ta gra nie jest łatwa. Oni mogą mieć naprawdę dobry late game. Na to patrząc. U nas od tego, w lejcie od tego Jhina może brakować obrażeń. I myślę, że tak raczej będzie. W linii to my raczej aż tak bardzo nie zdominowaliśmy. Więc... Może być słabo, naprawdę. Nie wiem, jak ta Irelia się nowa skanuje. Skaluje. Nie trafiłem? Naprawdę tego nie trafiłem? Może wyłożył. To jest jedno chyba logiczne. Czemu się bije? Nie wiem, jak dla mnie to było trochę głupie. Skoro mamy tyle minionów pod wieżą. I powinniśmy najpierw mida odpuszczać i... Nie wiem, jak dla mnie to było trochę... No ale koniec końców zrobiliśmy, ale to bardziej dlatego, że oni... Wydaje mi się, że dlatego, że oni też popełniają błędy, po prostu. Ale do tej walki nie powinno tutaj dochodzić. Soraka jest na topie. Kurwa. No ta, jest Soraka na topie, tylko oni wezmą Drake'a z tego. Chociaż nie jest on jakiś ważny, ten smog. No dobra, zabij Sorakę za darmo. Jarvan jest na bocie. Chcę spuszczać pewnie bota, żeby zaraz na smoka iść. Nie. Leczę się. W ostateczności mogę użyć ulti. No. Można użyć ulti. Ma sporo obrażenia. Przynajmniej z tego mogę być dumny. Kurwa, dwa ignite poszły. Ale widzieliście sami, na przykład jak dostaliśmy wcześniej tego ignite'a, ile my się leczyliśmy tak naprawdę. To było dużo. No i to ma przelicznik 1. Jomu.
Składamy jomu. Jak złożymy te jomu, to będziemy mogli to tak samo. Sam aktyw ogólnie z jomu będziemy mogli tak samo fajnie używać z W. Będziemy mieli sporo movement speeda, a jeszcze z butami mobility. Naprawdę będziemy mobilni i będziemy mogli sporo robić. Ale to bardziej midgame, a już powoli ta gra ma 30 minut. Więc nasza użyteczność będzie spadała. A my tego potencjału w grze nie wykorzystaliśmy, bo nasza linia była dziwna i nie grało mi się na to przyjemnie. No, nie sfleszowała. Znaczy nie wyfleszowała autoataku. No, czyli tak się nie da. No. Chciałem ci pomóc, kolego. Jakimś cudem przeżyłem. Zresztą nic nie wniosłem. Naprawdę. Bardziej źle się leczyłem. Tak naprawdę nic nie wniosłem. I realia jest. Zegarmistrz? Ach. Obawiam się, że możemy tej gry w lejcie nie wygrać. Tak coś czuję. Wezmę to, bo teraz bardziej mi się przyda cooldown reduction jako. To. Tak uważam. W tej minucie. Ogólnie rzecz biorąc, budując te przedmioty, to grając w Early Game, ja bardziej kupowałem Dirka. Ale już w takim przypadku, jak minuta, jest 30 minuta gry, to już wolę mieć te 10 cooldown reduction. Bardziej. Moim zdaniem. Tą grę oceniam tak, że mamy mniejsze szanse. Z każdą minutą mamy coraz mniejsze szanse. Problem jest taki, że mamy, nie mamy obrażeń. Taki jest największy problem. Nie mamy konsta damage'u, mamy bursty, ale nie mamy takich obrażeń, które moglibyśmy zadawać cały czas. Gdybyśmy posiadali inną postać, nie to, że chcę jakoś obrazić tego Jhina i tak dalej, ale chodzi o samą postać. Jakbyśmy mieli jakąś Tristanę albo Caitlyn, byłoby lepiej. Bo w sytuacji, gdzie nasza czwórka robiłaby ogólnie zamieszanie i tak dalej w walkach, to ona by mogła sobie strzelać, a ten Jhin to... No, powiedzmy, że to nie jest postać ogólnie najlepsza do late game'u i dlatego możemy mieć problemy duże. Żeby te teamfighty wychodziły jako tako. Przez to będzie brakować nam obrażeń. Boże. Nie mogłem zrobić. Ale nie wiem, dlaczego ten Jhin chciał walczyć. Bo nie wiem, zobaczył, że ktoś mają low HP i że damy sobie radę 2 na 3, gdzie ja nie miałem praktycznie HP. Ta Soraka cały czas żyje. Tam Ignite. Na dobrą sprawę, moja rola nie jest taka, jaka powinna być. Powinienem kogoś zburstować, a tak naprawdę to jedyne, co robię, to... Właśnie! Boże, zapatrzyłem się. Tak, możemy Barona zrobić z tego wszystkiego. Tylko my nie będziemy mieli jebanych obrażeń, o to chodzi.
Będziemy to robić zbyt długo. Jakbyśmy mieli ADC-ery, a ADC-ery jest na bocie. No ale może koniec końców to zrobimy. Strasznie długo robimy tego barona, widzicie? Strasznie długo. Kurwa. Mać, ja pierdolę. No i tracimy to. Więc w tej chwili przegraliśmy grę, a nasz ADC-ery chodzi sobie, puszował bota. Ja rozumiem odpuszczać, ale on po prostu sobie kurwa zwiedzał bota. I dlatego tego barona robiliśmy tak długo, gdyby był z nami ADC-ery, a jeszcze bardziej i lepiej, gdybyśmy po prostu mieli inny pik na ADC-ery, wtedy zrobilibyśmy tego barona w chwilę, dosłownie. Ale tak przeczuwałem, że będzie. No cóż, tyle. Runy, masterki i tak dalej, to wszystko w opisie będzie. Dzięki, cześć. 36 minut.